Jak to idzie? Kto to idzie pierwszy? Tam to idzie. Kochani, jest nas dużo. Cieszymy się bardzo. Nieomal cały plac Jana Pawła II jest wypełniony. Widzę, że mróz nie jest dla nas groźny, wprost przeciwnie, mobilizujący. Bo dzisiaj wielkie święto. Jakie? Trzech Króli. To prawda, ale to święto nazywamy też Epifanio, to znaczy objawienie pańskie poganom. Do Pana Jezusa przyszli najpierw pastuszkowie, pokłonili się przedstawiciele narodu wybranego. Ich Pan Bóg zaprosił pierwszy, aby Synowi Bożemu się pokłonili. Ale gwiazda na wschodzie niezwykła ukazała się właśnie magom, trzem mędrcom i przyprowadziła ich do Jerozolimy. Najpierw do króla Heroda, a potem poszli do Betlejem, aby pokłonić się Bożej dziecinie. I jak wiemy, złożyli te symboliczne dary, złoto, kadzidło i mirrę. Złoto, uznając tym nowonarodzonym dziecięciu króla. Kadzidło, że jest Bogiem, i mirra, że jest prawdziwym człowiekiem. Kochani, na wzór tych trzech mędrców ze wschodu właśnie przybywamy również i my. Najpierw tutaj na ten plac, właśnie poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II, aby stąd szlakiem ulicy Warszawskiej podążać do naszego Betlejem, do najstarszej świątyni, do Fary, żebyśmy tam też mogli się pokłonić Bożemu Dziecięciu. I nie chcemy dzisiaj składać, bo Jezus nie potrzebuje ani złota, ani kadzidła, ani mirry, ale chcemy głęboki pokłon złożyć Bożemu Dziecięciu, właśnie ofiarowując Mu swoje serca, swoją miłość, właśnie dobre czyny. Tego nam dzisiaj, tego właśnie Pan Jezus potrzebuje, naszej miłości, żebyśmy za miłość odpłacili miłość. Piękny dzień dzisiaj, kochani. Nie patrzmy, że jest mroźno, ale słoneczko pięknie świeci i właśnie Jezus nas wszystkich tutaj zgromadził. I dzieci, i młodzież, i starszych, i rodziny. To święto radości, ale też wyznania naszej wiary, że jesteśmy chrześcijanie, że chcemy właśnie z Bogiem, z Chrystusem iść przez nasze życie. Cieszymy się bardzo, kochani. Witamy Was z całego serca. Wielkimi brawami wszystkich powitajmy. Kochani, już mędrcy idą. Zapraszamy ich tutaj. Kaspra, Melchiora, Baltazara, cudownie ubrani. Chwileczkę, nie wiem, czy możemy, ale na pewno będziemy. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy wszystkim Panu Prezydentowi, który też nam pomógł w zorganizowaniu tego pięknego dzisiaj właśnie orszaku Trzech Króli. To historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy pójdziemy razem jako chrześcijanie wyśpiewywać Bogu chwałę i złożyć Synowi Bożemu pokłon. Przede wszystkim podkreślić to, o czym mówił ksiądz proboszcz. Pierwszy raz, faktycznie historyczne wydarzenie, bo pierwszy raz miejski orszak w Ciechanowie i myślę, że on przejdzie do takiej naszej corocznej tradycji, że co roku będziemy się spotykać tu przed ratuszem i będziemy wspólnie maszerować w tej naszej ciechanowskiej wspólnocie. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że jesteśmy tutaj tak liczni. Bardzo dziękuję księżom proboszczom, wszystkich ciechanowskich parafii za te komunikaty właśnie o tym miejscu orszaku, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Państwa. Dziękuję serdecznie.
księże prałacie, to pierwszy orszak trzech króli w Ciechanowie. Czy uważa ksiądz, że warto by zorganizować je w przyszłym roku i w kolejnym? No na ten orszak dzisiejszy czekaliśmy wiele lat. No i w końcu zostaliśmy jakoś wspólnie zmobilizowani, że ruszył historycznie orszak trzech króli. Myślę, że to jest dobry początek. Pogoda wyśmienita, prawdziwie zimowa aura, na którą czekamy, a że trochę mrozu jest. Myślę, że to wejdzie w tradycję i będziemy każdego roku właśnie w tym orszaku podążali, naśladując mędrców ze wschodu. Staranie o dzieci, jak je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł
pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Kochani siostry i bracia, to naprawdę budujące i radosne, co mogliśmy zobaczyć na ulicach naszego Ciechanowa. Ten radosny pochód ludzi, którzy z koronami na głowach, z kolędą na ustach, szli za trzema królami. Rzeczywiście poczuliśmy się, jakby ta Ewangelia była o nas, jakby ta Ewangelia była do nas skierowana, bo rzeczywiście Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ono przenika serca i sumienia. A więc dziękujemy za tę nową, dobrą inicjatywę Panu Prezydentowi. Dziękujemy naszym duszpasterzom, księżom proboszczom naszego miasta. Dziękujemy przede wszystkim Wam, siostry i bracia, że mimo mrozu przyszliście, aby pokłonić się Jezusowi. Bo celem tego orszaku i metą właśnie jest święta rodzina. Jest pokłon, który tą Eucharystią wszyscy składamy, bo nie ma święta Trzech Króli bez adoracji żywego Jezusa, który dla nas narodził się w Betlejem. Tak, możemy powiedzieć dzisiaj, że wszyscy jesteśmy w jakimś sensie królami, bo idziemy, jesteśmy w drodze do nowonarodzonego Pana. Idziemy z pokłonem do Jezusa. Szliśmy chyba z tą świadomością, że Boże Narodzenie trzeba bardziej i razem świętować. To był taki piękny wymiar tego wspólnotowego świętowania i podkreślenia, że tyle wielkich i pięknych duchowych wartości nas buduje, nas łączy, nas identyfikuje. Ale teraz na Przeświętej czas, aby wejść jeszcze głębiej, bo Słowo Boże, bo liturgia, w której uczestniczymy, woła o głębie wiary, a woła o to, żebyśmy szli dalej, abyśmy naprawdę przyjęli Pana w Komunii Świętej i z Nim się spotkali. Idźmy dalej, wejdźmy głębiej. Zobaczmy w tym Kościele, jakby wszystko do tego też nas zachęca. Ołtarzu, który mamy tutaj przed nami, w ołtarzu głównym, w jednym z medalionów po stronie od kaplicy Matki Bożej, jest umieszczona scena pokłonu Trzech Mędrców. Są to sceny Różańca Świętego i tam, gdzie mowa o Bożym Narodzeniu, jest przedstawiona Matka Boża z Dzieciątkiem i Trzej Mędrcy, którzy składają dar, klękają przed nowonarodzonym Jezusem. Przejdźcie się po tym Kościele, zobaczycie ołtarze boczne, w których święty Antoni przyciska do swego serca, trzyma na swych dłoniach małego Jezusa. Gdybyście poszli do kaplicy świętego Józefa, tam też Józef trzyma w swych dłoniach małego Jezusa. Idźcie do kaplicy Matki Bożej, Maryja trzyma małego Jezusa. Jezus chce być wzięty, przyjęty przez nas. Ten Kościół woła właśnie taką głębię wiary o to, żeby przyjąć Jezusa, żeby przeżyć Boże Narodzenie jako spotkanie z autentycznym Bogiem i przyjęcie Go naprawdę w progi swego domu, w progi swego życia. Przyjmij Jezusa. Bądź mądry, tak jak mędrcy, którzy przeszli długą drogę, aby dotrzeć do Betlejem i tam w małym dziecięciu rozpoznać tego, o którym mówiła gwiazda, tego, o którym mówiły pisma i prorocy. Ta Ewangelia i ta dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego naprawdę wydaje się, że jakby z roku na rok staje się coraz bardziej aktualna.
Dlatego cieszy też takie, cieszą takie próby promocji w dobrym słowa tego znaczeniu tego święta, bo jest ono tak wielkie i ważne, że równa się niemalże tylko z Wielkanocą. O dzisiejszej uroczystości mówi się, że jest to mała Wielkanoc, bo ona zapowiada kolejne największe święto, którym będzie święto Paschy. To dzisiejsza uroczystość to jest wielka katecheza o naszej wierze, która uczy też nas tego, że być człowiekiem wierzącym, to być człowiekiem w drodze. To nie być nigdy takim człowiekiem uspokojonym, takim niewrażliwym, tylko mającym taką pewność, no ja wierzę, mam swoje prawdy, wiary, byłem u chrztu, byłem u spowiedzi, ale przecież żyję, przecież chodzę po tym świecie, widzę różne sprawy. Co zrobić, żeby być choć trochę podobnym do mędrców z dzisiejszej Ewangelii, którzy przecież przeszli długą drogę, zanim doszli do Betlejem? W dzisiejszej kulturze, w której żyjemy, Bogu dzięki, jest edukacja tak rozwinięta, że nie ma wśród nas analfabetów. Wszyscy skończyli jakieś szkoły, mają wykształcenie, mają swój zawód. Ale kultura współczesna też, no, jakby sprawia, że człowiek przez to, że żyje w świecie medialnym, jest tak naprawdę jakimś swoistym mędrcem. Każdy w swoim życiu, w swojej dziedzinie jest no, znawcą tematu. Zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy, które go dotyczą. Ale no, każdy z nas mógłby się wypowiadać na takie czy inne tematy, kiedy słucha telewizji, kiedy coś jeszcze przeczyta. Zobaczcie, że co krok to prorok, tak możemy powiedzieć dzisiaj w świecie. Co krok to jakiś nowy autorytet, który wyrasta. Który może w ogóle autorytetem nawet nie jest, ale za takiego się uważa, na takiego się promuje. Chociaż może moralnie, czy nawet no, czy intelektualnie do tego nie dorasta. Co więc zrobić, żeby być naprawdę mądrym człowiekiem? Czyli człowiekiem, który, tak jak mędrc, nie tylko wierzy szkiełku i oku, ale też patrzy dalej, szuka sensu. Dzisiaj człowiekowi, który żyje w tej kulturze, która jakby daje nam prawo, legitymację do tego, żeby jakby na każdy temat się wypowiadać, we wszystkim być ekspertem. Dzisiaj grozi taka pokusa bycia niedouczonym. Bycia niedouczonym. Liznę trochę z tego tematu, trochę z drugiego i coś tam wiem, coś tam słyszałem, więc mogę się na ten temat wypowiadać. Takie niedouczenie jest bardzo no, niebezpieczne, jeśli chodzi o szkołę, jeśli chodzi o proces wychowawczy. Bo co z tego, jeśli dziecko tylko teoretycznie, wstępnie coś pozna, to nie wystarczy, żeby być rzeczywiście później przewodnikiem dla innych. O wiele bardziej jest to niebezpieczne w kwestiach wiary. Zobaczcie, ilu z chrześcijan współczesnych uważa, że jeśli zostało ochrzczonych, jeśli zostało wybierzmowanych, przyjęło komunię, chodziło na katechizm, to oni już swoje wiedzą o Kościele, o Ewangelii, o Bogu. A więc nie muszą już słuchać. A więc nie muszą już słuchać. I tu w tym jest jakby największe niebezpieczeństwo ukryte. To sprawia, że człowiek niby wierzący staje się niewierzącym, bo nie słuchającym swego Boga. Niech nie grozi nam tu obecnym w Kościele ta pokusa niedouczenia. Taka pokusa, kiedy się przestaje słuchać Pana Boga, bo swoje już się wie. Bo swoje już się wie. Dlatego dzisiejsza uroczystość, ona wzywa nas przede wszystkim do tego, żebyśmy wyszli. Wyjdź z tej ziemi rodzinnej, wyjdź z tego domu, idź do Jezusa. Pan się narodził. Trzeba złożyć mu pokłon. I myśmy to zrobili, mimo mrozu, mimo takiej właśnie pogody, ale tu jesteśmy w świątyni, żeby słuchać Słowa Bożego i wyszliśmy z naszych domów. Ale teraz jeszcze trzeba, żeby wewnętrznie, duchowo odbyć taką wędrówkę, takiego wychodzenia z ciasnych schematów myślenia, przyzwyczajeń, stereotypów, uprzedzeń, urazów. Ależ to jest nam potrzebne w rodzinach, w społeczeństwie, w narodzie. Tego wyjścia z getta miłości egoistycznej, własnych pewników, takiego mówienia, ja swoje wiem.
Zobaczcie więc, że wiara otwiera przed człowiekiem nowe horyzonty. Kiedy Pismo Święte chce, kiedy mówi o wierze w Starym Testamencie, kiedy chce wyjaśnić, na czym ten dar wiary, nadprzyrodzony dar polega, to opowiada autor natchniony historię Abrahama. Co zrobił Abraham? On wyszedł ze swej ziemi rodzinnej i poszedł do odległej, nieznanej mu ziemi Kanaan, do ziemi, którą wskazał mu Pan, która stała się Ziemią Świętą. A więc pierwszy krok wiary to jest to wyjście w sobie samym, mentalnie, w swym sercu. Wyjście do drugiego człowieka. Jakby wejście w jego warunki życia, w jego sposób myślenia, żeby go bardziej zrozumieć. Dosłownie słowo miłosierdzie znaczy wejście w skórę drugiego człowieka. To znaczy bycie wierzącym, to znaczy bycie miłosiernym. Może, siostry i bracia, w tym świetle dopiero widzimy, że wiara naprawdę nas chce uratować. I że jest sens, żeby tak też wspólnotowo świętować to wielkie święto naszej wiary, jakim jest objawienie Pańskie, które nam uświadamia, jakim skarbem, jakim światłem, jaką cudowną drogą jest droga wiary Pana Boga, jaką drogą ocalenia jest droga wiary, nie tylko dla jednostek, ale dla społeczeństw i narodów. Tak, wyjdź. Wyjdź to znaczy uwierz bardziej. Uwierz więcej. Pokochaj bardziej i zrozum bardziej drugiego człowieka. Kiedy byłem na studiach, obok mnie, w konwikcie, w którym mieszkałem, mieszkał ksiądz, staruszek z Republiki Czeskiej. Opowiadał mi często historię swojego powołania. Kiedy kończyła się wojna, on miał kilkanaście lat. Ale bardzo wyraźnie w swym sercu czuł, że Pan Bóg wzywa go do kapłaństwa. No ale w Czechach zaczął się reżim komunistyczny. Zamknięto wszystkie seminaria duchowne. Zamykano kościoły. Księży zamykano w więzieniach. Więc niemożliwym było, żeby on, młody chłopak, mógł wstąpić do seminarium i zrealizować swoje pragnienie. Musiał uciekać przez granicę do Austrii, a potem do Włoch, żeby tam w Rzymie zostać księdzem. Opowiadał mi, jak się żegnał ze swoją mamą. Mówi, przeżywali to oboje, jakby to był już pogrzeb, bo przypuszczali, że już się nigdy nie spotkają, bo komunizm był tak silny, że patrzyli na siebie tak, jakby patrzyli ostatni raz i żegnali się, a on potem nocą, zimową, mroźną, tak jak dzisiejszy dzień, uciekał przez granicę. Ktoś go gonił, bo zauważono, że ktoś przechodzi przez granicę. Ale szczęśliwie udało się uciec. Kiedy ja mieszkałem obok niego, to czasami w nocy słyszałem, jak on krzyczał. Myślałem, że coś się złego dzieje. Szedłem, żeby mu pomagać. On przepraszał i że to tylko złe sny, że to koszmar. Ciągle mu się śniła ta noc ucieczki, że ucieka, że się skrywa, że się żegna z matką. To było takie wspomnienie, które ciągle w nim było żywe. To wyjście, to opuszczenie swego domu. Ale później mówił, opłacało się wyjść. Opłacało się uciekać. Gdy został już księdzem, zaczął pracować w Watykanie. Był jeden z najbliższych współpracowników papieża Pawła VI. I tak się później zdarzyło cudownie, że jego mama mogła go odwiedzić w Rzymie. I mogła spotkać osobiście papieża na audiencji prywatnej. Taką największą świętością i pamiątką tego księdza, który pokazywał to było zdjęcie papieża właśnie z tym księdzem i z jego mamą. Opłacało się wyjść, jak powtarzam. To święto, siostry i bracia, jest dla nas, żeby nas uratować. Nasze rodziny, naszą wspólnotę, żeby więź wiary budować między nami, aby bardziej uwierzyć, bardziej pokochać Pana Boga i drugiego człowieka. I żebyśmy wiedzieli, że nic nam w tym nie przeszkodzi. Ani mróz, ani nic innego, co by mogło być postrzegane jako przeszkodę. Jesteśmy przed świętą rodziną. Jesteśmy przed Jezusem. Po to, aby naprawdę wyjść z tego kościoła jako ludzie żywej wiary. Jako ludzie, którzy też zbudowali jakąś żywą więź między sobą. I tak niech się stanie. Amen.